Wraca temat budowy małej obwodnicy Ełku. Miasto ma zapewnione dofinansowanie na jej pierwszy etap z Funduszu Dróg Samorządowych. 6 września za pomoc w jego uzyskaniu Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, podziękował posłowi Wojciechowi Kossakowskiemu na wspólnej konferencji prasowej. Koncepcja powstania małej obwodnicy miasta Ełku powstała już przed wieloma laty. Jest elementem również mojego programu. Barierą pozostawały środki finansowe, które trudno było pozyskać z zewnątrz. Bardzo dobrze, że powstał Fundusz Dróg Samorządowych, który finansuje drogi lokalne. Jak widzimy, znajdujemy się w tej chwili na nieutwardzonej drodze gruntowej na ulicy Norwida, która może stać się i stanie się w przyszłości taką małą obwodnicą miasta. Parlamentarzysta podkreślił, jak ważna to inwestycja dla Ełku. Już niebawem rozpoczną tutaj się prace drogowe odnośnie budowy małej obwodnicy. O małą obwodnicę postulowaliśmy od wielu lat, wielokrotnie radni Prawa i Sprawiedliwości, minister, wojewoda. Wszyscy wskazywali na to, że mała obwodnica w Ełku jest bardzo potrzebna, ponieważ może odciążyć ruch, szczególnie dla mieszkańców jadących z północy na południe. Będzie można łatwiej się przemieścić. Jak ważna jest mała obwodnica, widzimy dzisiaj, kiedy jest remontowana ulica Wojska Polskiego, kiedy jest zwężona do jednego pasa. Włodarz miasta zaznacza, że to dopiero początek przygotowań do tej inwestycji. Pierwszy etap, który będziemy realizowali, to odcinek między ulicą Emilii Plater a ulicą Matejki. Tutaj zakończymy w tej chwili rondem. Dalej będziemy starali się szukać źródeł finansowania, tak by zdobyć środki na kolejny etap. Etap już trudniejszy, ponieważ związany z budową przeprawy mostowej przez rzekę. Za rzeką Ełk docelowo mała obwodnica miejska ma wpiąć się w Kościuszki i Dąbrowskiego. Kierowcom pomysł się podoba. Dobry pomysł, no bo przecież ta ulica nie jest wykorzystana, jest wolna, to przy tym też elegancko. Każde miasto powinno mieć obwodnicę, czy Ełk, czy w Polsce, rozumiesz pan? Bo jest po prostu przejście dla pieszych, natężenie ruchu i tak dalej. W każdym mieście w Polsce powinno być, wie pan? Za granicą w większości tak jest zrobione. Ale na to trzeba fundusze, no. W lampę trzeba drugiego, tram będzie miał. Ełk na pierwszy etap budowy małej obwodnicy ma zagwarantowane dofinansowanie w wysokości niemal 4,5 miliona złotych. To 80% szacowanych kosztów sporządzenia dokumentacji i budowy 700-metrowego odcinka Norwida od wysokości ulicy Emilii Plater do Matejki. Poseł Kossakowski już 6 września zapewnił o wsparciu w uzyskaniu kolejnych środków zewnętrznych na drugi etap obwodnicy.